poniedziałek około godziny 11 na rondzie imienia Władysława Andersa doszło do wypadku ciężarówki przewożącej kontener ze śmieciami. Kierowca pojazdu trafił do szpitala. Na miejscu zdarzenia pojawili się pracownicy przedsiębiorstwa usług miejskich, którzy z pobliskiego trawnika usuwali wysypane odpady. Funkcjonariusze policji podejrzewają zbyt szybką jazdę. Nie wykluczają również wysunięcia się konteneru z zaczep, który swoim ciężarem mógł przechylić cały pojazd.